Cześć, witam Was serdecznie. Nadszedł czas na restart tego zbiornika. Najpierw wyłowię sobie krewetki, tu już zacząłem trochę robić, ale postanowiłem to nagrać w sumie, nie? No chyba, że będzie mi się schodziło długo, to przytnę. Wyławianie to może potrwać. Także tak jak wspomniałem, wyłowimy krewetki, gąbkę przepłukam, podłoże wyjmę, przepłukam w czystej wodzie RO, damy je, niech się suszy. Tam trafi. Z worka, nie? Rozważane. Nie używane. Może tak sobie zrobimy. Dobrze. Patrzcie, jakie korzenie miał ten Anubias. Dobre, co? 25 do 30 cm. No dobra. Najgorsza część za nami. Jeszcze tylko wylać podłoże w michę albo w wiadro i no i płukam czystym RO. Widzimy się za chwilę. Mamy tutaj wyczyszczone. Fit wypłukany. Zaraz wstawię filtr i tą gąbkę, nasypię podłoża. Podłoże mamy. Beni też w paczuszkach. Także pójdzie jeden na to worek, nie więcej. Grube podłoże to zło. Dobrze jak jest tak z centymetr, to wtedy się czyści elegancko. Tak to musiałem wyjąć akwarium, żeby te podłoże wywalić. Gdyby było go mniej, to bym wężem to ściągnął, no a tutaj się nie dało, nie? No. Także sypię, zalewam, no i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. To wygląda po odpaleniu. Jeszcze roślinek żadnych nie ma. Wszystko jest na razie tu. Przefiltruję się, ja sobie akurat powiążę mech, albo tam trochę go przytnę. No i tyle. Dogram, jak już będzie wszystko git. No i porobione. Woda jeszcze trochę mętna, bo dosypywałem Old Seamoth Powder. Z tego mchu, który wyciągnąłem, porobiłem jeszcze takie dwie kurczę, o, takie dwie. Tu będzie teraz taki bardziej przejrzysty ten zbiornik, bo no wcześniej nie było widać prawie krewetek, nie? Przerzuciłem z góry ten Subverstack, tą sałatę. Zostało mi jeszcze mchu tyle. Zostawię go chyba sobie do tych akwarii, które będę odpalał. Mam korzonek, to do tego większego chyba pójdzie. No. Tutaj te siatki, no nie przyszły mi te siatki. Tutaj żona znalazła takie małe. To wziąłem parę sztuk, porobiłem te woreczki. Jeszcze je zaraz przepłukam czystą wodą RO i będę je wkładał tam za hamburgi, nie? I to samo tutaj. Także myślę, że będzie git. Krewetki wpuszczę gdzieś za godzinę, jak się woda trochę wyklaruje. Sprawdzę jeszcze raz parametry, bo ustawiam tak na 220-230. No i zobaczymy. Te podłoże będzie się strasznie pokruszyło. No i trochę wyschnięte było. Dolałem jeszcze z tej starej wody tego syfku z dna. No filterek całej tej gąbki z hamburga nie płukałem. Także tam też bakterie jeszcze są. No i myślę, że będzie git. Dobra. To tymczasem do zobaczenia.